Oficjalnie nazwy Honker w stosunku do niego nie używamy, no bo doskonale wiecie, że w Polsce Honker kojarzy się jak Honker, więc mamy AH2044, a nie Honkera, czyli to jest, jakby powiedział klasyk taki Honker, nie Honker, czyli psikutas bez Ale to syf! Cześć kochani, dzisiaj nietypowo postanowiłem, że wniosę wam trochę optymizmu i porozmawiamy sobie o nowym polskim aucie, które przynajmniej w mojej opinii ma duże szanse na sukces i nie nie będzie to wcale izera. Przy okazji przypominam, że partnerem kanału jest firma Prodictech, czyli polski producent mierników lakieru. Na dole macie najnowsze kody i link do oferty rabatowej, a teraz lecimy z tematem. Chciałem wam pokazać samochód, który nazywa się AH. 2044 i w zasadzie cały jest polskiej konstrukcji firmy Autobox Innovation ze Starachowic. Literka A to właśnie Autobox, natomiast H w nazwie, uwaga, wzięło się od. Honkera. Otóż ja tylko przypominam, że w 2019 roku firma Autobox Innovation odkupiła od DZT Tymińscy czy DZT Fabryka Samochodów. Już nie pamiętam, która tam aktualnie spółka wtedy działała, bo to tam siódma woda po Kisielu. Wszystkie prawa do nazwy Honker oraz dokumentację serwisową, a także maszyny do budowania tego samochodu. Ale nie bójcie się, AH2044. Jedyne co ma wspólnego z honkerem, to dwa boczne lusterka, i to tyle. Cała reszta jest kompletnie nowa. Tutaj myślę, że należą Wam się pewne wyjaśnienia, bo od razu po samochodzie widać, że jest to wóz typowo wojskowy, a jak przecież dobrze wiemy, polska armia kupiła niedawno Fordy Rangery, więc projektowanie w Polsce następcy. Honkera wydaje się bez sensu, ale tak, tylko się tak wydaje, bo tak naprawdę zakup Fordów Rangerów to yy, czysta propaganda i mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo po pierwsze, myśmy sobie zamówili 648 Rangerów, a w polskich siłach zbrojnych jeździ powyżej 1600 Honkerów, więc tutaj nie może być mowy o żadnym następcy ani zastępcy. A po drugie, co Ministerstwo Infrastruktury potwierdziło w oficjalnej odpowiedzi na interpelację poselską w lutym tego roku, myśmy sobie kupili dla wojska samochody w wersji cywilnej. Nie, wcale nie żartuję. Przypominam, że gdy na początku roku 18 dywizja zmechanizowana dostała pierwszych 100 rangerów, to pan minister Błaszczak mówił tak, tutaj cytat. Czas Honkera w wojsku polskim odchodzi do historii, to wysłużone samochody, które przez lata stanowiły właśnie podstawę, jeśli chodzi o zadania wojskowe i logistyczne. Teraz wojsko polskie będzie korzystało z nowoczesnego sprzętu, skonfigurowanego zgodnie z wymaganiami żołnierzy, a więc dającego gwarancję niezawodności i bezpieczeństwa. Cytat z pana ministra Błaszczaka. Swoją drogą to ja muszę pochwalić pana ministra Błaszczaka, bo naprawdę trzeba być odważnym człowiekiem, żeby być ministrem obrony narodowej. No bo wyobraźcie sobie, że musicie stanąć przed setką żołnierzy, yy, która odbiera te 100 samochodów, i mówić im w twarz, że te wozy spełniają wasze wymagania. Szacun też dla tych żołnierzy z 18. Dywizji Zmechanizowanej, którzy tam stali i tego słuchali, yy, bo jak patrzyłem na zdjęciach, to rzeczywiście żadnemu brewka nie pykła. Chociaż jak się przyjrzałem, to na wszelki wypadek. Nie dali im długiej broni. I tutaj należą wam się kolejne wyjaśnienia, bo przypominam, że w marcu ubiegłego roku myśmy oficjalnie wybrali na następców honkera Nisany Nawary. Tylko wtedy się śmiałem, że oczywiście dotknie nas na pewno klęska Honkera, bo przecież Nissan ogłosił, że powoli wycofuje się z Europy. No i mieliśmy jeszcze COVID, w związku z czym fabryki stały. No i śmiałem się, że tyle wyjdzie z nawary i trzeba będzie kupić coś innego. Oczywiście wykrakałem, bo rzeczywiście w lipcu ubiegłego roku podpisano aneks do umowy i zamiast nawary wybrano. Ford Ranger, oczywiście tutaj nie przypisuję sobie zasług wróżbity Maciej'a, i wydaje mi się, że wcale nie chodziło o COVID ani o to, że Nissan się wycofuje z Europy, tylko o to, że kilka tygodni wcześniej w Polsce był pan prezydent Donald Trump. A jak doskonale wiemy, przyjaźń polsko-amerykańska jest bardzo głęboka, w sensie Amerykanie penetrują nas. Czytam nasze rynki bardzo głęboko, więc, no, widzicie, rozumicie, ale wówczas Mont tłumaczył, że to jest bardzo dobra umowa, bo, w związku z tym, że zmieniliśmy zamówienie z Nawary na Rangera, to uda nam się kupić więcej tych samochodów w sumie w ramach tak zwanej prawa opcji. To miało być 648 wozów, a teraz się okazało, że taniej było nie dlatego, że kupiliśmy Rangery, tylko dlatego, że kupiliśmy sobie auta tak jest dokładnie w wersji cywilnej czyli z chromami z metalizowanym lakierem za to na przykład bez wyciągarek czy snorkeli. I żeby nie było że rzucam słowa na wiatr, pan poseł Adam Słapka m.in. napisał interpelację w której pytał o zakup tych samochodów i cytuję wam tutaj odpowiedź MONU podpisał się pod nią pan Wojciech Skurkiewicz podsekretarz stanu MON. Pisownia oryginalna Zakup samochodów ciężarowo-osobowych ogólnego przeznaczenia kategorii M1G marki Ford Ranger XLT z rynku cywilnego zminimalizowało Koszty ich pozyskania, wygenerowane oszczędności pozwoliły na pozyskanie w tym samym postępowaniu większej liczby pojazdów. Brawo, te chromy to jest dokładnie to, czego nam potrzeba na poligonie i te dywaniki welurowe to się świetnie sprawdzą, na pewno. Więc jeżeli mieliście wątpliwości, po co opracowywać następcę Honkera, skoro oficjalnie przecież MON już takie auta kupił, to je właśnie, mam nadzieję, rozwiałem. Po prostu kupiliśmy sobie samochody na defilady, ale zdecydowanie nie na poligon. Więc myślę, że panowie z firmy Autobox Innovation po prostu doskonale zdają sobie z tego sprawę i zrobili krok do przodu, projektując auto pod przyszłe przetargi na rzeczywistego następcę Honkera. No, to jeżeli już znamy cały kontekst historyczny, to wypadałoby wrócić właśnie do AH2044, czyli wozu, który teoretycznie może być następcą Honkera, ale oficjalnie nazwy Honker w stosunku do niego nie używamy, no bo doskonale wiecie, że w Polsce Honker kojarzy się jak Honker, więc mamy AH2044, a nie Honkera, czyli to jest, jakby powiedział klasyk taki Honker, nie Honker, czyli psikutas bez ale mówiąc całkowicie na poważnie, naprawdę chylę głowę przed y, Autobox Innovation. Bardzo mi się podoba projekt tego samochodu i bardzo mi się podoba y, podejście do projektowania tego samochodu. Otóż wszystko zostało zaprojektowane w Polsce za wyjątkiem silnika od Iveco, bo wiadomo Iveco jest dostawcą y, jednostek do samochodów wojskowych i oczywiście y, skrzyni biegów. Natomiast cała reszta, rama, nadwozie, w zasadzie całość wyposażenia, łącznie nawet z mostami napędowymi, zostały zaprojektowane i stworzone w Polsce. I co więcej, jak rozmawiałem sobie z panem Wojciechem Cyrkowiczem z Autoboxu, to on mnie też zapewniał, że na etapie projektowania było. Tak wszystko uwzględnia, żeby biorąc pod uwagę nieprzewidziane zwroty na arenie międzynarodowej, można było utrzymać produkcję i serwisowanie tego pojazdu w Polsce. Czyli mówiąc wprost, jeżeli kupimy sobie y, jakąś partię silników i skrzyń biegów na zapas, to niezależnie od tego, co by się tutaj wydarzyło, będziemy w stanie produkować te wozy samemu. Jeżeli chodzi o same dane techniczne, no to tak. Y AH2044 spełnia z dużym zapasem wymogi jakie były stawiane przez wojsko w ramach przetargu mustang. Samo auto ma 486 m długości, ponad 2 m szerokości 2,13 wysokości rozstaw osi 295, a prześwit 288 mm, ale wiadomo, to są dane dla prototypu. No bo one się mogą zmieniać, tak, w zależności od opon, albo od tego, czy będzie to wersja opancerzona, czy też nie, bo to również na etapie, właśnie teraz projektu zostało już przewidziane. Jeżeli chodzi o silnik, to tak jak powiedziałem, Iveco F1C w różnych wariantach mocy, z tego co kojarzę, jest ćwiczony między 160 a 195 koni mechanicznych, w zależności od wersji, na jaką zdecyduje się pewnie zamawiający, bądź nie. Auto ma w standardzie napęd na cztery koła stały i dwa sztywne mosty z blokadami, i jak widzicie, w terenie nawet całkiem nieźle sobie radzi. Oczywiście jest to prototyp, więc no do ostatecznego wyglądu jeszcze mu pewnie trochę brakuje. Zakładam, że te szybki z tyłu będą inne i tak dalej. Natomiast, tak jak powiedziałem, sam pomysł na stworzenie takiego samochodu w Polsce jest uważam niegłupi i co więcej, naprawdę uważam, że to się może udać, bo yy, pewnie większość z Was nie wie, ale firma Autobox Innovation całą swoją działalność opiera właśnie na mm, współpracy z wojskiem, bo. To jest firma, która od paru lat dostarcza do polskiej armii zmodernizowane stary 266. I słowo zmodernizowane oznacza tutaj tak naprawdę zupełnie nowe wozy, bo auto jest rozkręcane na części pierwsze, dostaje nowy układ napędowy. Nową kabinę, z klimatyzacją, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj już mamy naprawdę to się nazywa Standard M2. Przy okazji, jeżeli są żołnierze, którzy jeżdżą tym sprzętem, napiszcie mi proszę w komentarzach, jak to się sprawdza. No bo ja takiej wiedzy nie mam, a chciałbym wiedzieć, czy rzeczywiście jakość jest zdecydowanie lepsza niż w przypadku honkerów od Tymińskiego. Ale zakładam, że jednak jest, no bo wojsko bierze te samochody i jest raczej z nich zadowolone. Przy okazji taka ciekawostka, bo nie wiem czy wiecie, ale sama firma Autobox Innovation mieści się właśnie w Starachowicach przy ulicy Stara 266 i dysponuje pełnymi prawami do dokumentacji technicznej tego pojazdu. Można? Można. Więc podsumowując, jeżeli uwierzyliście, że Ford Rangery zastąpią w Wojsku Polskim Honkera, to takiego wała jak Polska cała... I tak trzeba będzie kupić jakieś auto na poligon, bo tak jak powiedziałem, 648 wozów nie jest w stanie zastąpić 1600. Zwłaszcza, że są to wozy w wersji cywilnej. Na dzisiaj tyle ode mnie. Mam nadzieję, że wyjaśniłem wam pełen kontekst, jeżeli chodzi o następców Honkera w wojsku polskim. A przy okazji, skoro jesteśmy już przy polskich autach, to chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich tych, którzy tak mi. Wylewali żale w komentarzach, że ja tylko krytykuję tą biedną Izerę, a przecież możemy być polską Teslą dzięki tej marce. Tak, mieliście rację, już jesteśmy polską Teslą dzięki Izerze, chociaż jeszcze nie powstał tak naprawdę żaden samochód ani fabryka. Bo chciałem tylko, żebyście wiedzieli, że po tej hucznej gali, gdzie ogłoszono lokalizację fabryki w Jaworznie, aktualnie inwestycje zablokowały lasy państwowe, bo nie zgadzają się na wycięcie tam, w zależności od danych, między 70 a 150 hektarów lasu pod właśnie fabrykę IZERy. No tutaj są pewne rozbieżności. Ja oczywiście nie wierzę w to, że lasy państwowe są w stanie zablokować taki projekt, bo doskonale wiadomo, że jest to projekt polityczny i narodowy. Więc jak ktoś będzie za bardzo wierzgał w lasach państwowych, no to pójdzie na wcześniejszą emeryturę albo zasili szeregi bezrobotnych. Ale chciałem, żebyście wiedzieli, że Propaganda propagandą, a życie życiem, więc w dalszym ciągu nie wierzę, że Izera, o ile w ogóle będzie, to będzie w terminie, chociaż, jak powiedziałem już dawno temu, naprawdę szczerze kibicuję i bardzo chętnie widziałbym nowe polskie auta na ulicach. Na dzisiaj tyle ode mnie, Motoprawda w internecie, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, Paweł Rygas.